Bałty to taka dzielnica fenomen, można by powiedzieć. Myślę, że jeśli chodzi o popularność, to jedynie Praga w Warszawie może się równać popularności Bałut, chociaż myślę, że mieszkańcy tej dzielnicy nie zawsze są szczęśliwi z powodu, z jakich powodów te bałty są, są popularne. No i właściwie tak było od naprawdę dawna, od XIX wieku. Bałuty jako to miejscowość mniej ważna zawsze się rozwijała się gdzieś w cieniu tej łodzi przemysłowej. I w XIX wieku też tak to wyglądało. No z różnych przyczyn osiedlanie się tam było no tańsze po prostu, to życie tam było tańsze i bardzo wielu robotników pracujących w łódzkich fabrykach właśnie mieszkało na tych bałutach. Bałutach, które no sam samo właśnie zakres zagadnienia jest, jest trudny do zdefiniowania, ponieważ wieś Bałuty obejmowała właściwie no, dwa kwartały dzisiejsze, można powiedzieć. Poza wsią Bałuty mieliśmy kolonie Bałuty, mieliśmy nowe Bałuty, także osady, nowe ba osady Bałuty, także tych zakres taki geograficzny też jest trudny do zdefiniowania. No tak jak dzisiaj rozumiem, te bałuty to generalnie tereny na północ od, od placu kościelnego dzisiejszego, tak byśmy powiedzieli. Ludzie tam mieszkający w XIX wieku przynajmniej, zresztą jeszcze w okresie międzywojennym, no, żyli w takich trudnych warunkach. To były kamienice czynszowe, często zaniedbane. Przestępczość była dość duża w tej, w, tej, w tej miejscowości, tak byśmy powiedzieli, a z drugiej strony, z powodu takiej opieszałości władz rosyjskich, takiego, takiej stagnacji w tej administracji, no cały czas nie zostały włączone do, do łodzi, chociaż wydawało się to logicznym posunięciem i mogło no, sprzyjać na dobrą sprawę rozwojowi, rozwojowi tych terenów. W tym roku obchodzimy stulecie rozpoczęcia. Procesu włączania bałut do łodzi, bo też chciałbym to podkreślić, że nie była to jednorazowa decyzja, jeden podpisany papier przez urzędnika, tylko rozpoczęcie właśnie pewnego procesu, właściwie bardzo długiej drogi do zintegrowania bałut z Łodzią. Nie było to takie proste z wielu przyczyn z jednej strony oddzielnej administracji, przynależności terenów, z drugiej strony zorganizowania na nowo dzielnic, podziałów. Kompetencji, kompetencji policji, między innymi, no to wszystko składało się na to, że proces był bardzo trudny i właściwie zakończył się dopiero w latach 30., czyli w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jeszcze w latach dwudziestolecia wspierały się poszczególne te jednostki administracyjne, kto ma na przykład za prąd płacić na bałutach za okres I wojny światowej, kiedy Niemcy właśnie włączyli bałuty tak dekretem do łodzi, a z drugiej strony nie poszły za tym. Większe decyzje takie administracyjne, scalające. Ale nie chcę wchodzić w szczegóły, to wszystko będzie na naszej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi, prezentowanej od czerwca. Natomiast no, chciałem tylko podkreślić, jak, jakim fenomenem jest ta dzielnica, to znaczy, aż do dzisiaj budzi wiele emocji. Same te granice, tych bałut, taka specyficzna, w cudzysłowie mówiąc, subkultura, w ogóle bałut, legendy, które krążą wokół tych zaułków, gdzieś tam na bałutach. Jakieś takie prasowe wycinki, które można znaleźć, że znowu na bołtach coś się wydarzyło, takiego najczęściej kryminalnego. Tutaj prasa lubi takie, takie tematy, a jednocześnie właśnie taka charakterystyczna subkultura w ogóle ludzi, którzy no tak czują się związani z tą swoją małą ojczyzną, w tym przypadku z dzielnicą. I chcielibyśmy o tym opowiedzieć szerzej, podkreślić właśnie takie. No związki bałty z łodzią, a jednocześnie odrębność tej dzielnicy, tę charakterystyczną tożsamość. Tutaj bym chciał podkreślić, że, że ten nasz projekt bałty, tak nazwaliśmy go roboczo, faktografia, mitologia, czy mitologia, faktografia, na właśnie skonfrontowaniu pewnych wyobrażeń, pewnych naszych takich no skojarzeń z rzeczywistością, no zwłaszcza w tym ujęciu historycznym. Ale również w ujęciu etnologicznym. Współpracujemy z, obecnie z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutem Historii. Myślę, że wyjdzie nam coś, coś ciekawego. Myślę, że już teraz mogę wszystkich Państwa słuchaczy zaprosić na, na tę tą, na tą wystawę, która będzie otwarta, tak jak mówiłem, w czerwcu. Natomiast we wrześniu planujemy otwarcie takiej drugiej wystawy, rozszerzone, rozszerzonej wystawy, tej pierwszej o Bałutach, do której też chcielibyśmy wszystkich Państwa zaprosić. Mamy taką akcję, rozpoczęliśmy taką akcję pozyskiwania starych fotografii obiektów właśnie związanych z dzielnicą Bałty. obiektów ważnych dla mieszkańców, czyli ludzi, którzy kiedyś tam mieszkali. Oczywiście nie musi to być coś no, stricte związanego tak oczywiście nie mamy napisu Bałuty na każdym obiekcie natomiast coś co na przykład kojarzy się z dzieciństwem coś co się kojarzy z jakimś takim okresem nawet PRL-u co działo się na Bałutach jakaś każda stara fotografia właściwie na której widać kawałek podwórka jest dla nas cenna chcielibyśmy aby ta wrześniowa właśnie wystawa odbyła się przy współudziale mieszkańców taką chcemy właśnie zorganizować przestrzeń gdzie pokażemy te przedmioty fotografie ważne dla, dla łodzian, dla osób związanych z bałutami, dla osób, które kiedyś tam mieszkały, również, aby pokazać od tej strony właśnie mieszkańców, to znaczy, o ile w czerwcu będziemy wyjaśniać pewne mitologie, faktografie, będziemy opowiadać o tych bałutach z takiego troszeczkę może naukowego, czy popularno-naukowego punktu widzenia, to we wrześniu chcielibyśmy pokazać to właśnie z drugiej strony, czyli jak sami mieszkańcy odbierają tę dzielnicę, czym ona dla nich jest, na ile czują się z nią związani i pokazać takie charakterystyczne elementy bałut, jakieś skojarzenia właśnie z czym, w czym tak naprawdę te bałty się wiążą dla, dla ich mieszkańców.